Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj, wychodząc po mszy świętej za dusze naszych zmarłych, usłyszałem dochodzące z kościoła, obok zwykłego kościoła parafialnego, głośno śpiewane Alleluja. No, przypominam, że wczoraj mam na myśli dzień zaduszny. W pierwszej chwili troszkę mnie to zdziwiło, w drugiej chwili miałem ochotę uderzyć się w czoło. Dzisiaj wyjaśnię dlaczego. Oczywiście w tradycyjnej liturgii za zmarłych absolutnie nie ma miejsca na ten radosny śpiew Alleluja. Może się to wydawać rzecz błaha, ale uważam, że jest to część dużo większego problemu. Ale wszystko po kolei. Dlaczego w tradycyjnej mszy świętej żałobnej nie ma miejsca na śpiew Alleluja? Z jednego prostego powodu. Dlatego, że Kościół Święty bardzo mocno wierzy w fakt sądu. Sądu szczegółowego i sądu ostatecznego. Dlatego Kościół Święty, gdy modli się za zmarłych, to ubiera kapłana w szaty czarne na znak żałoby i w swoich modlitwach, w swoich śpiewach daje do zrozumienia, że ten człowiek stanął teraz przed sądem Bożym, że ten człowiek został teraz osądzony przez tego najsprawiedliwszego i najbardziej miłosiernego sędziego jednocześnie i że trzeba się za niego modlić, prosić, aby te kary doczesne, które jeszcze musi odpokutować w czyśćcu, aby one zostały mu jak najszybciej odpuszczone. Ta myśl nie pozwala Kościołowi wybuchać radością w obliczu śmierci człowieka. Oczywiście również na poziomie naturalnym to jest trochę dziwne, gdy cieszymy się, gdy śpiewamy radosne pieśni w dzień śmierci, czy wspominając naszych zmarłych. Ale to, że to na poziomie naturalnym może być dziwne lub nie, jest dla nas drugorzędne. Nam chodzi o myśl teologiczną. Skąd to się bierze, że w nowej liturgii śpiew Alleluja jest zupełnie powszechnie stosowany w tychże właśnie mszach świętych za zmarłych? Może jako przykład tutaj pokażę krótko, żeby nie być całkiem gołosłownym, żeby nie było, że to tylko takie wyjątkowe przypadki gdzieś tam na parafiach. Otóż pokażę teraz fragment z mszy papieskiej właśnie za zmarłych. Wychwalam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ponieważ maluczkim objawiłeś tajemnice Królestwa. Dla kontrastu pokażę, jak wyglądała wczoraj u nas msza święta za dusze wiernych zmarłych. Oczywiście pokażę tylko krótki fragment, mniej więcej odpowiadający temu miejscu, które przed chwilą widzieliśmy. Chodzi tutaj o śpiew, teraz to będzie pomiędzy lekcją a Ewangelią. Kościół Święty w swojej tradycyjnej liturgii prosi o miłosierdzie. Każe wiernym spojrzeć na ten dzień sądu. Tutaj sekwencja Dies Irae, ten dzień gniewu, ten dzień tej Bożej Sprawiedliwości, triumfu Bożej Sprawiedliwości.
taki obraz Kościół Święty stawia swoim wiernym przed oczami w swojej tradycyjnej liturgii. Majestat Bożego Sędziego, przed którym każdy powinien zadrżeć i my teraz powinniśmy wstawiać się za tymi naszymi bliskimi, którzy już odeszli i jednocześnie sami powinniśmy unikać grzechu po to, żeby nie lękać się tego sędziego, przed którym przyjdzie nam stanąć, żeby on był dla nas jako ten nasz cel, jako ten wyczekiwany nasz cel, jako nasza miłość. Tak, żebyśmy mogli na niego patrzeć, musimy unikać grzechu. To jest myśl, która przewija się w tradycyjnej liturgii. Dlaczego natomiast w nowej liturgii nie ma tej powagi, nie ma tej powagi sytuacji, została ona bardzo mocno przynajmniej zelżona, zmniejszona właśnie poprzez takie radosne wstawki. Alleluja! Z czego Kościół w tej nowej liturgii ma się cieszyć? Wydaje się, że z tego, że no, ci przecież oni są już w domu Ojca, przecież oni już odeszli do tego lepszego świata. No właśnie, czy odeszli do tego lepszego świata? Moim zdaniem jedynym racjonalnym wyjaśnieniem właśnie tych radosnych śpiewów w mszach świętych za zmarłych jest przekonaniem, że ci ludzie po prostu są już w niebie, że tak czy siak, nawet jeśli być może są w czyśćcu, to tak naprawdę są po prostu szczęśliwi, tak naprawdę właśnie przeszli już do tego lepszego świata. Dlaczego jednak Kościół Święty wcześniej podchodził do tej sprawy inaczej? Dlatego, że Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia i niewielu jest tych, którzy ją znajdą. Dlatego, że człowiek będzie musiał odpokutować w czyśćcu za wszystkie swoje grzechy, za wszystkie te kary będzie musiał odpokutować, które nie zostały tutaj odpokutowane na ziemi, dlatego że Kościół wierzy, że ten sąd faktycznie jest sądem, przed którym niewielu się ostanie. Tak jak Pan Jezus mówi, niewielu jest tych, którzy znajdą tą drogę, która prowadzi do zbawienia. Kościół bardzo poważnie podchodzi do tej kwestii sądu. Natomiast w odnowionej liturgii, no, odnowionej to trzeba wziąć naprawdę w cudzysłów, w nowej liturgii ten punkt spojrzenia jest już zupełnie inny. Jest on bliższy wielu zborom protestanckim, gdzie właśnie obrzędy żałobne, pogrzebowe bardzo często są radosne, no bo przecież oni już przeszli do tego lepszego świata. Czy aby na pewno? Zgodnie z katolicką nauką, zgodnie z Bożym objawieniem wcale nie mamy pewności, że oni już przeszli do lepszego świata. Ich los jest z naszego punktu widzenia niepewny. Dlatego my chcemy im pomóc, dlatego my chcemy, miłość nas skłania do tego, żeby modlić się za nich. A nie mamy powodów, żeby tutaj wybuchać radością, bo nie wiemy, jaki jest ich los. To, o czym tutaj mówię, jest jednym z wielu ruchów od spojrzenia na Boży Majestat, od spojrzenia na Pana Boga do spojrzenia na człowieka. Tych ruchów w reformie liturgicznej jest bardzo dużo, podobnie jak i w samej teologii posoborowej. Jeden z takich ruchów właśnie przedstawiłem, natomiast nie tak dawno mówiłem o innym, do którego też chciałbym tutaj lekko nawiązać. Mianowicie Dignitatis Humanae i nowe soborowe ustanowienie wolności religijnej. Prawa wewnętrznego, wynikającego z samej ludzkiej godności, prawa do tego, żeby trwać w błędzie. Odsyłam do mojego materiału Bezbożna wolność. Tutaj chciałbym tylko zwrócić uwagę, że jest to ze sobą bardzo spójne. I jedno i drugie jest właśnie odwróceniem spojrzenia z Pana Boga na człowieka. Dlaczego? Dlaczego ten pierwszy aspekt, dlaczego msza żałobna i radosne śpiewy są spojrzeniem na człowieka, to myślę, że to jest zrozumiałe. Nie patrzymy na Boży Majestat, na to, że człowiek musi zdać sprawę przed sądem Bożym, tylko patrzymy tak właśnie z perspektywy ludzkiej na człowieka. O, jemu już jest tak dobrze, bo on już odszedł do lepszego świata. Bóg w tej perspektywie jest taką naszą nagrodą tylko. Kimś, kto po prostu niejako musi dać praktycznie tą nagrodę człowiekowi, no bo skoro my po prostu tak w ciemno radujemy się, że ktoś odszedł, no bo odszedł do lepszego świata, no to znaczy, że w jakiś sposób ta nagroda się nam należy. Gdzieś tam przebija tak lekko tylko zaznaczona być może idea, że w sumie to
Może wszyscy będą zbawieni, skoro na każdym pogrzebie śpiewamy Alleluja, skoro w dzień wspomnienia wiernych, wszystkich wiernych zmarłych, tak po prostu śpiewamy Alleluja, tutaj żegnając naszych bliskich, no bo oni odchodzą do tego lepszego świata, no to w sumie wszyscy będą zbawieni, czy może jednak nie. Gdzieś tam ta myśl, jest ona przynajmniej niewyraźnie, lekko zarysowana, zasugerowana. Człowiek jest ważny. Jemu się zbawienie niejako należy. Nie Bóg, nie jego majestat, nie sprawiedliwość, nie jego prawo, tylko człowiek, który odchodzi i który odchodzi do tego lepszego świata, bo jemu się to należy. Przeniesienie spojrzenia z Boga na człowieka, godność człowieka zamiast tej czci Bożej. To oczywiście jest pewne uproszczenie, natomiast myślę, że chodzi o to, żeby wykazać ruchy, które się tutaj odbywają na poziomie myśli, na poziomie teologicznym. No i z drugiej strony to, o czym mówiłem ostatnio, czyli tolerancja religijna zastąpiona wolnością religijną. Idea, że człowiek musi przede wszystkim szukać prawdy, według tej prawdy swoje życie ułożyć. Czyli człowiek zależny od Pana Boga. Bóg, Stwórca, daje człowiekowi cel, daje człowiekowi prawo. Człowiek ma obowiązek rozpoznać cel, poznać to prawo, wypełniać to prawo, do tego celu zdążać. Bóg jest na pierwszym miejscu, jest najważniejszy, jest wszystkim. Człowiek jest od Niego zależny. Bardzo jasna, wyraźna perspektywa. W Dignitatis Humanae natomiast perspektywa jest już inna. To człowiek jest w centrum zainteresowania. To człowiek, jego własna godność sprawia, że on ma prawo podążać za swoim błędem. Zwracam uwagę na to stwierdzenie, to prawo. Tutaj nie mówimy tylko o kwestiach takich praktycznych, jak ma społeczeństwo traktować takiego człowieka, który jest w błędzie. Sobór wyjaśnia później to w ten sposób. Mówi, że ta wolność religijna polega właśnie na tym, że nikt nie może go do niczego zmuszać, ale zwracam na to uwagę, że gdy Sobór mówi, Dignitatis Humanae, gdy ten dokument mówi, że człowiek z samej swojej godności ma to prawo, to znaczy, że człowiek ze samej swojej godności ma prawo, aby podążać za błędem. To stwierdzenie jest stwierdzeniem, którego nigdy w tradycyjnej nauce Kościoła nie było i nie mogłoby być. Właśnie dlatego. Dlatego, że tradycyjna nauka Kościoła patrzyła przede wszystkim na Pana Boga. To On był najważniejszy, to On jest w centrum zainteresowania i człowiek jako dzieło Boże, jako ten, który został przez Boga stworzony, musi rozpoznać swój cel i do tego celu zdążać. A więc różnica perspektywy. Na Soborze patrzymy na człowieka i mówimy, och, jaki on jest wielki, on wspaniały. Ta jego godność sprawia, że nie można go do niczego zmusić. On ma prawo być w błędzie. To stwierdzenie jest bezbożne. Stwierdzenie, że człowiek ma prawo, wewnętrzne prawo być w błędzie, jest bezbożne. Sobór stara się to później jakby wytłumaczyć w ten sposób, że chodzi tak naprawdę przecież tylko o to, że nikt nie ma prawa tego człowieka prześladować, więc tłumaczy go na takim poziomie praktycznym. Ja przypominam, że nam nie chodzi o poziom praktyczny. Tradycyjna nauka Kościoła zakłada właśnie tolerancję religijną. Tolerancja religijna właśnie oznacza, że nie należy prześladować człowieka za jego poglądy. Do prawdy nie da się człowieka siłą zmusić. I tutaj, jeśli ktoś chce przytaczać przykłady heretyków, którzy byli paleni na stosie, to jest to rozmowa, temat na zupełnie inną rozmowę. Przypominam, że raz, nie chodziło tylko o bycie w jakimś błędzie, nie chodziło o posiadanie poglądów, ale chodziło o głoszenie poglądów. Dwa, w feudalnym świecie głoszenie herezji było jednocześnie nawoływaniem do rewolucji. I to zupełnie praktycznie, dlatego głoszenie herezji było traktowane jako zbrodnia kapitalna, jako coś, co jest atakiem na samo sedno społeczeństwa. Ale to jest naprawdę temat na zupełnie inną rozmowę. Ja tylko zwracam uwagę, że słynne przypadki, o, ale tutaj spalono Giordano Bruno i tak dalej, i tak dalej. Te słynne przypadki to nie są przypadki człowieka, który jest skazany za swoje poglądy,
za to, że ma jakieś poglądy, tylko to są przykłady ludzi, którzy zostali skazani za to, że głosili poglądy, które były postrzegane jako poglądy rewolucyjne, jako poglądy, które zagrażają całemu porządkowi społecznemu. Bardzo często herezje przeważnie negowały w ogóle wartość przysięgi, a całe społeczeństwo feudalne bazowało na wartości przysięgi, także to był atak dosłownie w sam korzeń całego społeczeństwa, czynność iście rewolucyjna, iście przewrotowa. A więc błagam, nie mylmy tolerancji z wolnością religijną. Tolerancja jest czymś iście katolickim, jest czymś zupełnie tradycyjnie katolickim. Oznacza ona, że nie wolno człowieka do prawdy zmuszać przemocą. Oznacza ona, że w praktycznym regulowaniu życia społecznego należy kierować się miłością bliźniego i roztropnością. I jak to w praktyce ma wyglądać, tak jak to już mówiłem, to są tematy na zupełnie osobne, poważne prace naukowe. Natomiast czym innym jest właśnie tolerancja, a czym innym wolność religijna? Zadeklarowanie, że człowiek ma wewnętrzne prawo do tego, żeby być w błędzie, wynikające z samej godności człowieka. Oznacza to, taka deklaracja oznacza, że człowiek, spełniając, realizując prawo, które wynika z samej jego godności, może pójść na wieczne potępienie właśnie za to, bo realizował to prawo proklamowane przez Sobór Watykański II, bo realizował prawo do bycia w błędzie. A więc nie, takiego prawa nie ma. Człowiek nie ma prawa być w błędzie. Pan Bóg osądzi go, jeśli on niewystarczająco szczerze szukał prawdy, jeśli on nie był gotowy tego błędu porzucić. Oczywiście człowiek, który nie znajdzie prawdy, szczerze jej szukając, może się zbawić, o tym mówiłem w materiale, czy poza Kościołem jest zbawienie, ale to jest jakby zupełnie inny temat. Tutaj chciałem podkreślić, że mamy znowu takie przesunięcie tego spojrzenia. Tak jak w tej liturgii za zmarłych, podobnie tutaj w Dignitatis Humanae. Nie Bóg jest już najważniejszy, nie Stwórca, Jego prawo, tylko patrzymy na człowieka i Jego wynosimy na piedestał. On, gdy umiera, to przechodzi po prostu do lepszego świata. On ma tutaj tak wielką godność, że ma prawo wynikające z samej Jego właśnie godności, żeby być w błędzie. Jeśli On coś uzna za słuszne, to ma do tego prawo, żeby tą drogą podążać, nawet jeśli jest w błędzie. A Pan nasz Jezus Chrystus powie mu: idź precz w ogień wieczny, dlatego że nie szukałeś prawdy, dlatego że trwałeś w twoim błędzie. To jest przerażające. Jest to jeden z tych aspektów reformy soborowej, posoborowej, który być może najbardziej odchodzi na poziomie idei od teologii katolickiej. To może być dla wielu z widzów niedostrzegalne. Ta różnica może wydawać się subtelna, ale właśnie subtelna różnica na samym początku prowadzi do ogromnych różnic, ogromnych skutków i to przesunięcie spojrzenia naprawdę jest błędem fatalnym, katastrofalnym. Prowadzi to właśnie do zniesienia, złożenia Boga z piedestału i postawienie na nim człowieka, co oznacza w praktyce stworzenie nowej wiary. Wiary humanistycznej, wiary w człowieka, gdzie człowiek jest najważniejszy, a Bóg jest tylko środkiem, żeby ten człowiek szczęście osiągnął. Bardzo jest to spójne z modernistyczną wizją religii. My nie poddawajmy się, pamiętajmy, żeby teraz w miesiącu listopadzie modlić się za naszych zmarłych. Odwiedzajmy cmentarze i pamiętajmy, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.